Czy rzepak będzie stał czy leżał, to przede wszystkim zależy od jego ochrony grzybowej. Desykacja ścieżek nie będzie robiona. A, uważam, że zwierzę nie będzie robione. Tak, no tyle fajnie to dojrzewa. Chris B. pisze, jak słucham tego, co mówicie, to chleba je się odechciewa. Właśnie będziesz jak bardzo dobry chleb. Czy regulacja walić flagowe była robiona? Damem zadaje pytanie, nie warto dołożyć jeszcze potasu do T3? Ja tego typu zabiegi z RSM-em i z triazolem wykonuję jako zabiegi wieczorne i nocne. Dzień dobry, witam Was w nowym odcinku. Za mną już kombajn, czyli zbliżamy się do żniw. No one już za ile? Myślę, że gdzieś koło 25 wcześniejsze rzepaki w naszym terenie możemy zacząć kosić, wiesz? A pytań od widzów jest bardzo dużo, bardzo fajnie jest. Pod tym filmikiem, zwłaszcza pod tym z pszenicą, naprawdę bardzo dużo było komentarzy i ciekawych pytań. No i właśnie nawiązując do tego, mamy pytania pod dwoma filmami. Jeden dotyczył rzepaku, drugi dotyczył pszenicy. I no, odpowiedzmy może na te pytania do szerszej grupy osób, bo te osoby, które zadawały, widziałem, że komentowałeś, odpowiadałeś, więc uzyskały odpowiedź, ale może z tej wiedzy ktoś jeszcze będzie chciał skorzystać. Grześ pytał, chciałbym zobaczyć ten rzepak w lipcu, czy będzie dalej stał? Raczej... Ty bym chciał go zobaczyć. Wątpi. Co o tym myślisz w ogóle? To tak jak odpowiedziałem, tak naprawdę, bo tam ten rzepak był dość wysoki, dość duży, obfity i to tak naprawdę, czy rzepak będzie stał, czy leżał, to przede wszystkim zależy od jego ochrony grzybowej, bo jeżeli nie dopilnujemy, że ten spód będzie zdrowy, nie zabezpieczymy tak naprawdę odpowiednio, wejdzie nam sucha zgnilizna rzepaku, no to czy on będzie wyregulowany, czy niewyregulowany, on się położy, no bo jeżeli spód słaby, to się kładzie, no. Ale pamiętam, że mówiłeś też, że on też do końca nie jest potrzebny, żeby był tak duży. Też podkreślałeś to, co byś mógł tutaj zmienić. Myślę, że bym go mocniej, wiesz, przytrzymał, wyregulował. I co bym jeszcze zrobił, to na tej odmianie, którą posiałem, zmniejszyłbym, wiesz, obsadę. Ale z racji tego, że siewy były dosyć późne w ubiegłym roku, bo to były siewy wrześniowe, to ze względu na termin, no jednak rolnicy zwiększali troszeczkę tą obsadę, wiesz. Natomiast dziś, mając doświadczenia, te, które są po tym sezonie, jednak ja bym tej obsady... Znaczy, słuchaj, obsada była zachowana, bo to było 50 sztuk wysiane na metr kwadratowy, czyli z paczki było wysiewane 3 hektary, czyli to jest tak jak było niby zalecane. Ale uważam, że jeżeli bym zmniejszył obsadę, on był też tak nie wyrósł. Tutaj można powiedzieć, że błąd taki, jeżeli chodzi o obsadę. Czyli też podkreślamy to, że na pewno ten rzepak będziemy chcieli pokazać, tak żeby udowodnić, że on stoi testy. Tak, no, nie, no on w tej chwili ma się, słuchaj, bardzo dobrze. Jest cały czas spodem zielony, jest zdrowy. Natomiast pokazywanie go w tym momencie tak naprawdę jeszcze nic nie wnosi. Ja uważam, że efekt pokazania tego rzepaku to będzie tak naprawdę przed zbiorami, jak on będzie dojrzały, bo wtedy będzie widać, jak została ochroniona uszczyna. Czyli zanim to my jeszcze w rzepak. Tak, oczywiście pójdziemy w rzepak. Wsionę. Wiesz, poniszczymy. Kolejne pytanie. Mokrim pyta, czy był dodawany siarczan magnezu do oprysku z RSM? Wiesz co, ja z RSM-em nie dodaję siarczanu magnezu, jeżeli chodzi o ten zabieg na kłos, czy jak robiłem teraz, czy zabieg na liść flagowy, bo to wtedy też, tak jak mówiłem, szedł RSM. Natomiast ja nie dodaję siarczanu magnezu. Siarczan magnezu u mnie zawsze idzie we wcześniejszych fazach. Myślę, że jeżeli dawałbym chyba sam mocznik, to bym do tego dodawał, bo chodzi o to ocieplenie cieczy. To bym dodawał, tak, siarczan magnezu. Natomiast tutaj nie dodawałem, ja tego nie praktykuję. Myślę, że nie ma takiego aż już bardziej istotnego siarka i magnez wpływu, jeżeli chodzi o dokarbianie na kłos. Tak jest twoje zdanie, dobra. Tak jest moje zdanie. No, wiesz, to musiałby robić jakieś tam bardzo szczegółowe badania, natomiast no, rozumiem. Nie mam takiego doświadczenia z tym, nie robię tego i myślę, że nie będę tego stosował. Szczera odpowiedź. I Mokry ma jeszcze jedno pytanie. Jaka to odmiana? Sieje się pierwszy raz, czy już kilka lat i czy jesteś z niej zadowolony? Jest to odmiana Memorii. Tą odmianę mam pierwszy rok. Ona się charakteryzowała dosyć
Wybrałem ją ze względu na to, że miała dosyć intensywny jesienny wzrost, ze względu na termin siewu właśnie tak starałem się dobierać. Tak jak mówiłem, jest to odmiana, którą mam pierwszy rok, czy będę dalej siał, no to wszystko w tej chwili okaże się po zbiorach. Żniwa będą... Żniwa są takim wyznacznikiem, które odmiany zostają, które będę siał, które po prostu no, zdają egzamin na naszym terenie. Sprawdzam, ważę i wiem, czy dokładnie. Dalej Dobra. To lecimy dalej. Bromar, desykacja ścieżek będzie robiona przed czy po zbiorze? No i wiesz co, w tej chwili desykacja ścieżek nie będzie robiona. A, uważam, już, że, już wie, że nie będzie robiona. Tak, na tyle fajnie to dojrzewa. Mimo, że w niektórych miejscach te ścieżki się położyły, no to jednak fajnie to dojrzewa, więc wjeżdżając przed zbiorem, myślę, że te ścieżki bym jednak poniszczył w znaczący sposób i tak naprawdę wysypałbym tyle, że nic by nie dała chyba ta desykacja, wiesz, tak naprawdę. A desykując po, to tak naprawdę musiałbym czekać znowu ileś tam czasu, zanim dojrzeją, a jakbym skosił i zostawił ścieżki, to one by tak same... Wydaje mi się dojrzały i byłoby w porządku. Natomiast nie robię desykacji. Dojrzeje to na tyle, że umożliwi zbiór. Mamy warunki słonecznie, ciepło, tak, teraz, wiesz, mało deszczu. Pogoda długoterminowa już pokazuje cały czas słońce, więc to będzie fajnie dojrzewało. Okej. Lecimy dalej. Język NH. Dałoby radę dowiedzieć się, w jakich konkretnych dawkach zastosowano ochronę grzybową w rzepaku od wiosny? To od wiosny, jeżeli chodzi o rzepak, który jest ten duży, czyli memory, no to poszło pół litra na początku do regulacji, poszło pół litra karyksu, więc tam poszło około 15 gram metkonazolu i bodajże 110 gram chlorku mepikwatu. Następnie był dany 1 litr już propulse. Co do ilości gram, no to tam jest prokonazol i tebukonazol. To już musisz sobie sam sprawdzić ilości w jednym litrze, ile tego było. Następnie, znaczy to był Tilmor właśnie podany, następnie było dawane propulse i to też było w dawce 1 litr, to też pasowałoby sobie sprawdzić, ile dokładnie gram było. Dwóch substancji, tam też był protokonazol i fluopyram i też trzeba by sprawdzić dokładnie ilość gram. A później na koniec, czyli na uszczynę, to co wykonywałem, to poszedł 1 litr prochlorazu, czyli tam też jest 450 gram w środku, który stosowałem substancji czynnej. No ale z tegoż można sobie tak łatwo wyliczyć, dokładnie, więc sądzę, że... Dobrać, bo, no słuchaj, na ten moment fajnie. Nie chciałbym powiedzieć ilości gram, nie, później się nie zgadza coś, także no, no i w litrze wiadomo w danym środku ile jest jakich substancji, to bardzo łatwo sobie sprawdzić. No i tutaj kolejny komentarz właśnie pod tym samym wątkiem. Hiro, 4 razy grzybówka, znak zapytania i eksplodująca główka. Oczywiście co, tu ja tak naprawdę to nie jest, nie wiadomo, nic niezwykłego, bo tak naprawdę pierwszy zabieg, który poszedł, to chodziło bardziej o regulację tego rzepaku. Tam chodziło o chlorek mepikwatu bardziej, a że poszło 15 gram metkonazolu, to tak naprawdę grzybowo to poszło, nie poszło nie wiadomo co. Bo 15 gram metkonazolu to nie jest dużo, bo tak naprawdę, żeby było grzybowo, to trzeba by było dać około 40 gram go, nie? A później, no to później, no już nie ukrywam, jeżeli chodzi o dawanie kolejnych grzybówek, no to były dosyć dobre grzybówki i uważam, że fajnie zabezpieczyły rzepak. No rzepak, jeżeli chodzi o ochronę grzybową, jest dosyć wymagającą rośliną. Dlatego twoim zdaniem jest to jak najbardziej opłacalne. Kolejne pytanie od Marek 9. Skierowane do nawozył. RSM32 w dawce 10 litrów poprawia właściwości wody. Czy też warto dodać jakiś preparat na zakwaszenie, zmiękczenie wody? Chodzi o T3, perytroid i miedź. Słuchajcie, no oficjalną stanowisko grupy znacie. To nie jest przebadane, za to nie bierze grupa Azot odpowiedzialności ze względu na to, że no, nie ma w tym... Ja to ci powiem tak. No ja stosuję ten RSM. Do różnych rzeczy. Ja stosuję, powiem ci, nawet ten RSM jako adiowant. Potrafiłem dodawać do herbicydów buraczanych po 3-4 litry tego RSM. Ja go traktuję w takich dawkach jako adiowant. Natomiast jeżeli my mówimy o dawce 10-15 litrów, no to ja już uważam, że to jest dokarmianie w tym momencie dolistne. Czyli rozumiem, okej. RSM mieszamy w takiej samej kolejności jak mocznik? No ja zawsze, jeżeli rozrabiałem sobie ciecz, no to ja RSM dodawałem pierwszy.
Czyli no, najpierw dawałeś RSM. Mhm. Powiem ci tak, no, ja RSM zasysam ze zbiorników. Mhm. W jednym mam wodę, w jednym mam RSM. I to jest tak, wciągnę sobie RSM-u, ile tam potrzebuję, uzupełniam wodą do tej połowy ilości i dopiero podaję, następnie dodaję środki. Ja wam powiem, jeżeli chodzi o mieszanie na przykład z wodą, jeżeli byście chcieli rozcieńczać się RSM, na przykład chcielibyście z wszystkie dwójki zrobić 28, to najpierw wlewamy wodę i na to nalewamy RSM, bo RSM jest cięższy od wody. Tak, ale tu mieszadło chodzi cały czas, więc tak, nie, tak naprawdę nie ma problemu z pewnie, tym. Że tak, dlatego jeszcze dopowiadam tutaj od siebie. Wojciech Stępień, witam. RSM będzie dodany do tej mieszaniny zbiornikowej na kłos? Pozdrawiam. Tak jak powiedziałem na filmie z pszenicą, RSM już został dodany. Już jest dodany. No bo ja jestem po te trójce u siebie w gospodarstwie, na pszenicach optymalnie, w optymalnych terminie i tam poszedł RSM, tak jak mówiłem. Chris B. pisze, jak słucham tego, co mówicie, to chleba jest się odechciewa. Właśnie będziesz miał bardzo dobry chleb. Bo czy tak naprawdę, wiesz co? I tu jest teraz odwieczne takie pytanie. Zobacz, sprzedajemy pszenicę i jest badanie na zawartość mykotoksyn, nie? Aha. Przekracza za określoną zawartość, w ogóle podmiot skupowy nie chce ani na paszę, ani tym bardziej na mąkę takiej pszenicy. I teraz zastanówmy się, czy mykotoksyna, która jest tak naprawdę trucizną, nie jest gorsza od środków, którymi zabezpieczeniami, żeby jej nie było. Słuchajcie, to wszystko związane jest okres karencji, są daty przestrzegania, są to ilości substancji, które tak naprawdę nie są ani zawyżane, ani nie wiadomo, co z nimi nie robione. Są to środki, które są wszystkie dopuszczone. Są badania tego wykonywane. No, możemy nic nie dać, nie zebrać, mieć duże porażenia grzybowe, no i wtedy zobaczymy. Tego grzyba później wtrążałamy, tak? Ja ci powiem tak. I zrobilibyśmy film na takiej pszenicy, której nie opryskałem, która ma czerwony kłos, albo nawet czarny. Ziarno by było śmierdzące. I powiedz ci coś, wtedy był komentarz. Takiego to nie zjem dopiero. No, to byłby dopiero syf. No właśnie. Dziadek 3560. A może brak wody to brak głębosza? Porządnie kawałek zgłęboszować i porównać, czy z głębszych warstw gleby pszenica przez głęboszowanie by nie pociągnęła więcej wody. No, ogólnie to jest podstawą jest takie coś, żeby nie było w glebie podeszwy płużnej, tak zwanej podeszwy płużnej, dlatego, że ona tak naprawdę ogranicza podsiąkanie, ale czy robimy to głęboszem, czy racjonalnym zmianowaniem, bo to są rośliny głęboko penetrujące, no to tak naprawdę chodzi o to, żeby jej nie było. No, ja na tych polach, na których gospodaruję od iluś tam lat, tak naprawdę, wiesz co, nawet kiedyś tak fajnie dla testu zrobimy, weźmiemy pręta, i pokażemy, że nie ma tej. Wiesz co? To jest, czy jest podeszwa? Czy jest podeszwa, czy nie ma? I właśnie to będzie takie ciekawe przekonanie, jak to i pokazanie, jak to u mnie wygląda. Nie ma tej podeszwy. A z głęboszem co myślisz? No bo tutaj też słyszałem o tym, żeby też w suche lata, nie głęboszowe, że dużo osób jest sceptycznie do tego nastawiona, że jeżeli głębosz, to faktycznie ta woda musi być. Wiesz co? No na pewno, jeżeli jest bardzo mokry rok, to głęboszowanie nie będzie korzystne, bo ono tak naprawdę pozaciera. W skrajnościach mi się wydaje. Tak, nie? W skrajnościach w ogóle. Wszystko jak mamy skrajne, to nie powinniśmy wtedy stosować intensywnych takich zabiegów w glebie. Natomiast ważne jest, żebyśmy doprowadzili do tego, żeby tej podeszwy płużnej nie było. Czy to nasz to głęboszem, czy zrobimy to gruberem głęboko penetrującym, czy zrobimy to odpowiednim zmianowaniem, no to są różne do tego drogi. Ważne, żeby jej nie było. Dalej, Pawlak Prim. Czy regulacja na liść flagowy była robiona? Regulacja na liść flagowy? Tak. Na pszenicach, na których czułem, że i wzrost jeszcze może być w sposób intensywny, gdzie zaznaczam, u nas poszły opady deszczu, było dodawane 0,2 trynek sapaku. Czyli była. Tak, u mnie była. Znaczy bardziej to już było, wiesz, zabieg nie regulujący, ale bardziej to jest zabieg usztywniający. Aha, dobra. No. Damian zadaje pytanie, nie warto dołożyć jeszcze potasu do T3? Ogólnie mówiło się, że potas, wiesz co, kiedy stosowałem ten potas, to jest dobre pytanie, bo jeszcze parę lat temu kupowałem odżywki potasowe, które stosowałem do T3. Natomiast wiele razy słyszałem, że potas też spowoduje przedwczesne starzenie się roślin.
nie zestarzały się, powiem, wiesz? Nie. Natomiast ja jakiego takich efektów dodawania potasu, wiesz, nie widziałem tego już na głos. A już nie zrezygnowałem, nie praktykuję tego, tak? Wiesz, można by tak naprawdę, wiesz, to wszystko dodać. Tylko ile z tego, co nam przyniesie efekt pozytywny. No dodaję RSM, bo ja widzę, że ma mi lepsze białko przede wszystkim też w pszenicy, więc uważam, że warto. Ja po potasie, gdzie robiłem nawet doświadczenia takie, że był jeden przejazd z potasem, jeden bez i później sobie przecież, to nie jest problem ze zbiornika, podczas koszenia nabrać wiadereczko z jednego przejazdu i drugiego zrobić parametry. Ja tam nie widziałem żadnej różnicy, wiesz. No jasne. Dawid DFG. To 15 litrów RSM to jest dodawane na hektar czy na 100 litrów wody? Nie, to jest dodawane na hektar, tak. Mhm. Dobra. Michał Kędzia. A co z przypaleniami po RSM, szczególnie w normalny układ pogody? Susza, wiadomo, nie walimy. O uszy mi się obija RSM plus triazole, równa się przypalenia. Czy tak faktycznie jest i z czym łączyć RSM? Jeżeli byśmy zrobili zabieg RSM-em silnymi triazolami, no to jeszcze w warunkach nasłonecznionych to może nastąpić przypalenie, ale może samym triazolem nawet nastąpić przypalenie. Ja tego typu zabiegi z RSM-em i z triazolem wykonuję jako zabiegi wieczorne i nocne. I ja mówię, tak jak opowiadałem w filmiku, jeżeli jest rosa, ja uważam, że to jest jeszcze bardziej bezpieczne i ja nie miałem przypaleń. Natomiast w taką pogodę, jak w tej chwili stoimy, nie zrobiłbym zabiegu RSM-em z triazolem. Rozumiem. W nasłonecznioną, bo byłoby, uważam, na pewno przypalenie. Bardzo cenna wskazówka. I tu jeszcze weźmy pod uwagę jedną rzecz, bo o jakich triazolach mówimy. To jest tak, jak robiłem zabieg, słuchaj, na kłos pszenicy. Ja dałem prochloraz plus metkonazol, gdzie metkonazol nie jest tak silnym na przykład i agresywnym triazolem, jakim jest tebukonazol. Tebukonazol może spowodować większe prawdopodobieństwo przypalenia jak metkonazol czy priotokonazol. Pięknie odpowiedziałeś. Ja muszę tylko jeszcze uściślić, że RSM, zdaniem producenta, jest nawozem doglebowym, jeżeli chodzi o stosowanie jego w innych obszarach, jeżeli chodzi o odżywianie doliczne i tak dalej, czyli to, na te pytania, które zadawaliście właśnie Jarkowi i odpowiedzi, które on udzielał, to jest jego obserwacja i jego ryzyko, które godzi się na jego ponoszenie. Na dzień dzisiejszy jest to nawóz doglebowy i tak będziecie mieli napisane. Jeżeli robicie coś innego z tym nawozem, musicie mieć pod uwagę, brać to, że robicie to na własną. No jest to pewnego rodzaju, wiesz, podejmowane ryzyko, ale no ryzyko jakiekolwiek ponosimy również stosując środki ochrony roślin, czy zalecane nawet nawozy dolistne podczas niewłaściwych warunków pogodowych. I to jest największa przyczyna i największy problem przypaleń i uszkodzeń roślin. Wiesz co, mam taki pomysł. Może byśmy widzom zadali, a raczej dali taką informację, że do konkretnego dnia będziemy zbierali, załóżmy, ich pytania. Później na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć. Uprościłoby to tak naprawdę komunikację, wiesz? No. Moglibyśmy bezpośrednio odpowiedzieć później konkretnie na zadane pytanie. No ja się staram pod tymi filmami odpowiadać na ciekawe pytania, bo ja rozumiem, że każdy jest zainteresowany. Natomiast ja odpowiem jednej konkretnej osobie i nie zawsze wszyscy to przeczytają, bo to jest komentarz już pod komentarzami. To muszą wchodzić w to głębiej, żeby to odczytać. Napiszcie, czy taka forma byłaby dla Was ciekawa. Oczywiście zadawajcie pytania również pod tym filmem. My postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. Pokażemy tak naprawdę ten rzepak, jak został ochroniony. Czy te moje 4 zabiegi to nie była przesada bądź nie wypał? No znaczy przesada to na pewno nie, bo to ochroniło, jak i również możemy pokazać przecież zdjęcia tej pszenicy, że po RSM-ie i po ochronie na kłos nie ma przypaleń. Czego w pszenicy nie wchodzimy? Teraz? Bo siona. No bo siona i alergia masz. Ja mam alergię straszną. Alergię no, właśnie, pszenicy, tak? To już tak jak nawet w tamtym roku było. Jeżeli chodzi o pszenicę, która wyrzuca pylniki, no to naprawdę może mnie zabić. Czyli jakbym dziś przyniósł bukiecik z pszenicy, to nie byłby co. No. Mógłbym dzięki, cierpieć, dzięki. Dzięki serdecznie za odpowiedzi. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie o łapce w górę i dzwoneczko. No oczywiście subskrypcja też jest mile widziana. Co, nagrywamy któryś filmik
już na podwórku, wiesz co, to się rozglądałem, bo to ten mój czarny kot zawsze łazi. Ale przebiega, gdzie, jedną gdzieś, drogą, jedną gdzieś drogą. Poszedł tam. Przebiega mi droga, ale to już się przyzwyczaję. No. Także możemy jechać pszenicą. Wszystkiego dobrego, cześć. Nie zrobię ci tego z tą pszenicą.